Bo jak ja nie mam Wojtka, to ja skąd ci wezmę stworze? Z podstołu? Jak przyjdzie, zadzwoń, a później ja ci dam jego. Daj mi tego grona. Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Co? Nieważne. A co ty, Duch Święty? Biznesmen. Czy to jasne? Tu są warszawiacy wielbiciele przyjechali. I Meksykano jest. I Meksykano niech kurwa tobie jeszcze raz potwierdzi. Bo jak nie, to przyjadę z warszawiakami, on mnie zawiozł do ciebie. Wiadomo się adres, a wtedy będziesz miał biedę. Bo jak mówię, że nie ma, a ty mnie bez przerwy denerwujesz, to czego tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz! Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Człowieku, odczep się ode mnie. Dlaczego? A skąd ja cię wezmę, Wojtka? Spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balangę, jaką jeszcze w życiu nie widzieli. Co? Jajco, pomyśl przez chwilę. A chcesz, żeby ja przyjechał do Krzysztyna? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? A czego ty bez przerwy, daj wodkę, skąd ja ci wezmę? To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Spierdalaj.